Magdalena Pecka, dobry wieczór i zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody. Front atmosferyczny, który zapewnił opady deszczu we Wrocławiu, jutro stopniowo oddalać się będzie na wschód. Tam jeszcze do południa będzie pogodnie, ale po południu występować będą przelotne opady deszczu. Dodatkowo na te obszary napływało bardzo ciepłe powietrze z nad Bałkanów i jutro nawet 28 stopni w okolicach Rzeszowa. Ale nad obszary Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze z nad Atlantyku. W tym miejscu te obie masy będą się mieszać, a to oznacza gwałtowne zjawiska. Mogą pojawić się burze, ale także opady gradu. Na pozostałym obszarze będzie już pogodnie, dość słonecznie, bez opadów, ale nieco chłodniej od 19 do maksymalnie 21 stopni. Sprawdźmy teraz mapy Dolnego Śląska. W nocy występować będą jeszcze słabe i przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy od 11 stopni w Kłodzku, Jeleniej Górze do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. Rano opady zaczną zanikać, zachmurzenie nadal może być duże lub umiarkowane. W drugiej części dnia mamy szansę na słoneczne chwile, choć mogą być miejsca, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie naszego regionu. Na pozostałym obszarze bez deszczu, a temperatura dość przyjemna, 19 stopni wskażą termometry w Jeleniej Górze czy w Kłodzku, a 21 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 995 hektopaskali. Wiatr będzie słaby, barometr obojętny, warunki drogowe dobre. Jutro, proszę Państwa, bez opadów, intensywnych opadów możemy spodziewać się w poniedziałek, ale od wtorku będzie się rozpogadzać, temperatura zacznie wzrastać. Na dziś to wszystkie informacje. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.